Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Wiedźmin 3. Spotykamy się na dachu nie dlatego, że postanowiłem udawać płotkę, a za sprawą komentarza Sławka, który podpowiadał, żeby w tym pomieszczeniu, gdzie leżała Ciri, dobrze się rozejrzał, użył art, przeszedł na drugą stronę. To jest ta chatka, gdzie, jak to Bzitki zauważył, wrzuciliśmy dziecko na zdrowaśki i tak dalej, i tak dalej. No niestety pomieszczenie z widmem Ciri jest już zamknięte, ale nie przeszkodziło to w tym, aby znaleźć drogę na dach i przedostać się na drugą stronę w inny sposób, ponieważ tu podobno kryje się coś fajnego. A, i tu ten arcik miał nam wjechać. No proszę bardzo, posprzątane, tylko nie ma już za czym tam wchodzić. Czego nie można powiedzieć o tej stronie świata. Więc cóż my tu mamy? Ładny punkt widokowy na pewno. Ale ładne punkty widokowe są też śmiertelnie niebezpieczne dla nas. I prócz oczywiście tego plan na dzisiaj, skoczyć do syna Kracha, Hjalmara, tak mu chyba było na imię. Medalion drży, to miejsce mocy. No i zwiedzić kolejne wyspy Skellige. Tutaj też Victorius wspomniał, że orka daje nie tylko lepszy oddech pod wodą, ale też i większą widoczność. I dlatego warto ją zażyć. A zaraz zajrzymy w tę alchemię. W sumie ostatnio mówiłem, że przemyślę rozwój naszej postaci. Tu sugerowaliście, żeby nie iść już w te czerwone kolory. One może są trochę OP, tak? To bicie na raz, czy jak? Podobnie zresztą jest też ze znakami. Niektóre można tak rozwinąć, że szczególnie w połączeniu z mutagenami, no to jest rzeź. Więc pójdziemy w tym kierunku, który wspomniałem wcześniej. Gdzieś podkręcenie tych mutagenów, bo to jest ciekawe, jakby to działało. A oprócz tego dałbym nam na początek coś takiego, jak każda zażyta dawka eliksiru przywraca 10% maksymalnej żywotności. Brzmi fajnie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No musimy tutaj wydać... 3x3 test max. Musimy tutaj wydać 6 punktów, nim zejdziemy niżej do tego upragnionego motywu, jaki gdzieś się tam krył. Więc prócz tego może... A pirotechnika przekonała mnie, co prawda i takiej nigdzie tu nie zmieścimy. No później będzie trzeba pójść na kompromisy. W akcji mieliśmy ten znak, który tam miesza przeciwnikom w głowie i tak dalej, ale ciekawe jak walczymy, a to może pytanie do znawców. No to jest chyba marionetka to się nazywało. Jeżeli jesteśmy jeden na jednego i użyjemy marionetki, to co się dzieje z przeciwnikiem? Dalej walczy z nami, czy przez chwilę jest nieogarnięte przez te tam... Ile on to sekund? No przez te x sekund co walczy. Po naszej stronie, teoretycznie. Jak jesteśmy przy zadaniach, to żeby tu na bieżąco poszukiwać, to popytaj w karczmie. Może tak, udaj się na wyspę, to zaraz przełączymy. No i jeszcze na szybko alchemia. O, biała mewa. Zróbmy dwie. Tutaj robi się naprawdę ciekawie, ale to na początek może wyśmienity grom. Z niego częściej korzystamy, bo tutaj też no nasz dekokt mógłby wskoczyć. Czego ci tu trzeba do szczęścia? Tego czerwonego wermilonu. O, żeby teraz pamiętać, przepis na wszystko. Wermilon. No niestety brakuje nam werbeny. Szkoda, bo to w sumie niewiele, niewiele do tego. No ale dobrze, mamy wszystko. Cała naprzód. Czy możemy tu zejść skrótem? Bo przyznam, że ścieżka ta krajoznawcza tam dookoła była fajna. Ale wolałbym się już znaleźć w wiosce bez większych kombinacji. Była też propozycja, o proszę bardzo, szaleństwo na śniegu, ale uważajmy. Propozycja więcej gwinta, żeby już go nie przewijać. Chociażby w tych misjach, powiedzmy, trochę fabularnych, trochę pobocznych. No możemy coś w tym temacie zrobić, chociaż nie wiem jak to wpłynie na nasze odcinki. Jak to tam dobrze rozdzielić, ale w sumie... Raz w gwinta to nie hazard, czy jak? Ech. Gdzieś widzieliśmy w takim razie tutaj jakiegoś gościa z karczmy. Swoją drogą... A, popytaj w karczmie nowy port. No to może do nowego portu na gwinta. Tu jeszcze wrócimy. Mamy za czym wracać. Więc cyk, znacznik. I do karczmy. Popytaj w karczmie. A to drugi znacznik jest gdzie w takim wypadku? To myślałem, że tu jest karczma. No właśnie. Ech, to my już tu graliśmy. No ale cóż, przenieśmy się do karczmy.
Dobry! Dobry! Zobaczyła w znakach Krzyszeka twojego syna. Szukam ludzi z Undvik. Jawor jest z wyspy, a ja pływałem tam kiedyś bez przerwy. Mógłbym ci wyrysować linię brzegową z pamięci. Piękna trasa, gdyby nie te chędożone syreny. Mnie się pytaj, mnie albo Axela Antordaroch tam siedzi. Co ktoś z Artskeik może wiedzieć o Undvik? Inaczej gadałeś, kiedy Hjalmar załogę zbierał. Już ci przeszła miłość do rodu Ancrate, co? No to chyba się przyłączymy do tej dyskusji. Jawor jest miejscowy, a ty znasz te wody. Dlaczego nie popłynęliście z Hjalmarem? Bo na taką wyprawę trzeba porządnego wodza, a nie młokosa, co tylko myśli, gdzie podłożyć głowę, żeby zarobić guza. Ja kiedyś... Ty to byś tylko siedział na życi i kręcił nosem, zerikańska księżniczko. Dzielny chłop się trafił, trzeba brać! Gdyby mi te morskie kurwy nóg nie poszarpały, sam bym popłynął z Hjalmarem, zamiast dzielić stół z taką zrzędą jak ty. Ty to byś z każdym wypłynął, kto by cię do załogi wziął, nawet i z krachową córką. Te syreny, o których mówiłeś, dużo ich jest na Undvik? Strasznie dużo. Więcej niż na innych wyspach. A gdzie tam? Na jednym połowie opadły mnie i Larsa. Zanim zdążyłem je odgonić, jego wciągnęły w wodę, a mnie tak poszarpały, że... Jak niby odganiać syreny? Od razu poznać, żeś nie wyspiasz. Rogiem Hornwala wystarczy zadąć, a spieprzają, aż fale idą. Oby nam się na oczy nie pokazywały. Chcę się dostać na Undvik. Następnemu się przygód zachciało. No to słuchaj uważnie, jeśli nie chcesz skończyć na dnie. Wyjdź z portu i płyń na południowy zachód. Uważaj na skały wystające z wody. Będziesz się musiał między nimi nieźle nahalsować. Część z nich jest tuż pod powierzchnią, więc nie zaryj dnem. Jak ci podziurawią kadłub, to po tobie kilka minut w lodowatej wodzie i jesteś trup. Ja kiedyś... Do rzeczy. Jak chcesz. Uważaj też na prądy. Mogą cię znieść z kursu i rzucić na skały. Jak ci się poszczęści, dotrzesz do plaży, na której miał wylądować Hjalmar. To wszystko? Miło się rozmawia, ale na mnie już czas. Bywajcie. Pomyślnych wiatrów! W sensie po jedzeniu. Ale co to wszystko, co mogliśmy tutaj wyciągnąć od nich, Axel? A ty? Czego chcesz? Szukam ludzi z Undvik. Nie żyją. Słyszałem, że wielu ocalało. Uparty jakiś. Co chcesz wiedzieć? Byłeś tam, kiedy zaatakował gigant. No byłem. Miałem ochraniać Jarla, ale zawiodłem go. Nie wierzyłem w to, co kapłanki mówiły. Że kara na nas spadnie. Że niby żelazo ziemi wybieramy, przekuwamy na pancerze, a potem ludzie w nich śmierć niosą. Że Freja nas ukaże. Może i prawdę mówiły. O, ciekawa ta opowieść. Opowiedz mi o śmierci Jarla Undvik. Jarl Harald Psiagęba. Cała jego drużyna padła tamtej nocy. Wilmar, Wilfred, Wilhelm. Jak tam dobiegłem, już było po wszystkim. Wilmara zobaczyłem, jak nim gigant rzucił o skałę. Tuż obok mnie upadł, wszystkie kości połamane. Trzęsło nim jak łososiem na piasku. Harald już wtedy nie żył? Gdzie tam? Walczył jak niedźwiedź. Ciął, uchylał się, wrzeszczał, znowu ciął. Ale to go nie uratowało. Jak udało ci się przeżyć? Najpierw usłyszałem, jak gigant coś warczy do tych swoich latających syren. Rozkazywał im, wyobrażasz sobie? Człowiek w nerwach widzi różne rzeczy. Wiem, com widział. Rzuciłem się na pomoc Jarlowi, ale i mnie jedna porwała w szpony. Chciała mnie chyba zabrać do gniazda. Wyrwałem się jej. Ale jak grzmotnąłem o ziemię z wysoka, to nie mogłem potem wstać. Ostatnie, co widziałem, to jak chmara syren opada Jarla. Krzyczał jeszcze. Pewnie próbował walczyć, ale potem nagle zamilkł. Ci, co prowadzili kobiety i dzieci do łodzi,
Zabrali mnie nieprzytomnego ze sobą i wywieźli na Art Skellig. Czas na mnie. Bywaj. Bywaj. Ktoś jeszcze ma coś ciekawego tu dla nas? Ocalały, aha, tak miło. Witam, zapraszam. Słyszałem, że Hjalmar zbierał tu ludzi na wyprawę. Tak, i to z jaką ikrą? Wpadł, wlazł na stół, zwalił miski, porozpieprzał wszystko dookoła i jak nie krzyknie, płynę po chwałę! Kto jest ze mną? Kto chce urżnąć gigantowi łeb? Podobno zebrał w ten sposób cały drakar ludzi. Ba, na rękach go z karczmy wynieśli i w krzyk jeden przez drugiego odbijemy kuźnię, wyprujemy z giganta flaki. Trzeba było to widzieć, wiedźminie. Serce rosło. Widzę, że Hjalmar jest tu popularny, bo to syn Kracha. Łebski chłopak i niezłą kompanię zebrał. Dobitki i wypitki. Ile ja się po ich burdach nasprzątałem połamanych ław i stołów. No i ci Sundvik, których zwerbował, też nie byle chłystki. To właśnie jeden z klanu Tordaroch podsunął Hjalmarowi cały pomysł z wyprawą. Ten szkutnik, jak mu tam? Vigi. No właśnie, to ten, co umyślił sobie, że zasłuży na przydomek Nieulękły. Na razie nazywają go Pomyleniec. Dlaczego chcieli odbijać kuźnię? A nie słyszałeś, że nie ma lepszych zbroi niż pancerze z Undvik? A i miecznicy sroce spod ogona nie wypadli. Bo nasze miecze robiliśmy jak krasnoludy te swoje sichille. Miękki, wielowarstwowy rdzeń na zewnątrz okucie z twardej stali. Skąd to wiesz? To sekret klanu Tordaroch. Mam znajomych krasnoludów. No może i masz, ale takie rudy jak w kopalniach na Undvik to nawet i... No, nikt nie ma. Tyle. Hjalmar musiał mieć jakieś plany. Opowiedz mi o nich. Zaraz tam plany. Nawet dobrze nie wiedzieli, gdzie szukać giganta. No, o ile pamiętam, Vigi koniecznie chciał iść w góry przez zamarznięte jezioro. Mówi się, że stamtąd przyszedł gigant. Obudziło go narastające wokół wieży zimno. Zima była sroga, a temu ludożercy w to graj. A będzie jeszcze gorzej. Nawet bogowie... No. Co, ty też nie wierzysz, że Ragnarok nadchodzi? Jeszcze się przekonasz. Wszyscy się przekonacie! No dobrze, widzę, że coraz lepsze towarzystwo do rozmów. Bywaj. Do usług. Jakbyś chciał się jeszcze o Undvik i gigancie wywiedzieć, to pytaj Axela, albo tam Rantę siedzi. Przepytaliśmy ich, ale jeżeli mieliby coś o gigancie więcej powiedzieć, czemu nie? Rzeźnik z Blaviken? No to zobaczmy, czy są w stanie powiedzieć coś więcej nowego, czy to wszystko. To znowu ty? Nie możesz innym głowy pozawracać? Idź wypytywać Rantego i Javora, albo karczmarza. Ach, czyli nic więcej nie ma. Ale powiedział czas coś nowego. To Javor... Bywaj. Powiesz coś więcej też, tak? Tu kolega zirytowany, czy to wszystko? A wy nie chcecie na pewno... A nie, to byli ocalali. Okej. Okay. Znowu cię przewiało. Widzę, że byli przygotowani na to, że wrócimy. Miło się rozmawia, ale na mnie już czas. Bywajcie. Pomyślnych wiatrów. My już nawinęli z Undvik, ale jak jesteśmy tutaj, mamy taką fajną, wczesną porę, wydaje mi się, że ktoś sprzedawał swego czasu zioła. To nie powinno być drogie. A przynajmniej werbena nie powinna być droga, tak? Zaciągasz się razem ze mną? Chciałbyś kupić coś z moich zapasów? A wiesz, że tak? Pokaż mi swoje towary. Zaraz się okaże, że kolega też ma kartę, ale nie widzę. A werbena jest? Jest i werbena. Co najlepsze, wcale nie taka droga. Możemy od razu 5 sztuk kupić. No i zająć się alchemią. To na oczach kolegi to miał ten... A na czerwono, tak? Vermilon. Zabilon. Ulepszony puszczyk. Regeneracja wytrzymałości. Kurczę, to nie są złe rzeczy, tylko jak zmieścić te wszystkie odwary, jakbyśmy tak chcieli to trzymać? Później jest jeszcze wyśmienity. Nigdy nie wyczerpuje się w nocy. Las przyspiesza generowanie punktów adrenaliny. Po zażyciu daje jeden punkt adrenaliny. To też by było niezłe.
taką częściową nieśmiertelność, przynajmniej do utraty tego punktu byśmy mieli. Kod wiadomo jak, zamieć, czas zwalnia na chwilę, efekty zatrucia leczą zamiast zadawać obrażenia. O, to fajnie by było łączyć. No i puszczek, regenerację wytrzymał. W sumie jak mamy, to od razu machnijmy to i nawet jakbyśmy mieli nie korzystać. Dobra. No karty nadal tu nie mamy. Bywaj. Może na Udvig znajdziemy godnego gracza. A póki co... Lecimy tam. Nie wiem, czy mamy już znacznik, który nas przeniesie, czy jednak będziemy musieli skorzystać ze wskazówek i popłynąć tam tak, jak tu... No, kolega wskazał, nakazał. Nie, mamy wybrzeże Merlinów, kurczę. Jak to dobrze było kupić te mapki. Połowa drogi za nami, prócz tego, że coś tu krzyczy, piszczy, marudzi. Dobra. I teraz nie wiem, komu zaufać, bo mapa mówi w jedną stronę, a intuicja podpowiada inną. Coś tu macie dla nas? Rozumiem, że póki gigant nie przyszedł, to całkiem spoko było. Z gigantem już nieco inaczej. No dobra, nie będziemy zbierać wszystkiego, to gdzieś w międzyczasie to podniosę, nam by się przydało trochę fabuły zaliczyć. Co to za krzyki dziwne? Tylko, że jakby się okazało, że zaraz werbenę sobie tak podniesiemy z ziemi. I tyle. To jest tyle ścieżek. Tam coś prowadzi, tu coś prowadzi. No dobra, ale póki co za znacznikiem. W sumie... Płotka, bo to zawsze dodatkowa jakaś postać. Chociaż chyba te potwory tak nie atakują samotnej płotki, niestety. Ale normalnie to by mogła być dobra... Przynęta! Na te syreny, nie syreny, gryfy. Kurczę, tu nawet się dobrze chyba jednak na piechotę było lepiej latać. Jedź, płotka! Tam też jakieś wieże. No, domyślam się, że skoro jesteśmy na Udvig, to dobrze by było zrobić też tę misję dla krasnoluda, którą mieliśmy wcześniej. Bo... No coś takiego nam tam po głowie chodziło. Ale okej, widzę już wrogów. No i jest również sam pan Olbrzym. Czyżby te jadły sobie tam na ziemi? Nikomu nie wadząc. No i super. Cześć, Sereno. Cyk. Gleba. Gleba. Nie. Dobrze było nam. Tam w rodzinne strony. Ładuj, Sereny. Syn, córy dwie. I żona piękna. Niczym we śnie. Pokaż, co umiesz. Jeszcze jedna! Najgorzej! Za dużo was tutaj! Kiedy ja ten odcinek wypuszczę? No, paskudy! Czemu... Geralt! Oszalałeś! Okej. Okay. Do długiej chaty z strzechą kładzionej. Czekają mnie tam syn, córy dwie i żona piękna. Niczym we śnie. A jakieś jeszcze piosenki? Jakieś jeszcze piosenki mamy? Tak teraz sobie przypomniałem, kolega, to artysta.
zauważył, że nie przedstawiłem małego zarysu, co tutaj na Undvik się dzieje, co już możemy znaleźć, więc szybka lektura i lecimy dalej. Przewodnik po Undvik. Kwitnąca niegdyś Undvik była drugą, zaraz po Artskellig, najczęściej odwiedzaną wyspą archipelagu. Ze względu na atrakcyjne położenie, wyśmienitą kuchnię i malownicze krajobrazy. Niestety jakiś czas temu wyspę spustoszył lodowy gigant, który przebudziwszy się ze stuletniego snu, począł mordować ludzi i niszczyć wszystko, co stanęło mu na drodze. Z tego względu wiele królestw wydało oficjalne noty ostrzegawcze, zalecające rezygnację z wyjazdów na Undvik. Mimo to wyspa wciąż przyciąga wielu podróżników. Najczęściej nie są to już jednak amatorzy beztroskiego wypoczynku, a raczej żądni niebezpieczeństw, poszukiwacze przygód i najemnicy, liczący, jeśli nawet nie na nagrodę za zabicie giganta, to choćby na ujrzenie go na własne oczy. Jesteśmy jednak zobowiązani ostrzec osoby wybierające się na Undvik, by jeśli to możliwe, odłożyły wyprawę na inny termin lub odwiedziły raczej którąś z pozostałych wysp Skellige, dopóki bezpieczeństwo na wyspie nie ulegnie poprawie. No proszę, to my też tu o turystów zadbamy, jeżeli misję wykonamy. W żyłach wrę. Ręce sztywnieją, oddech się rwie. Znam piosenkę, którą śpiewałeś. Co tu robisz? Patrzcie, drużyna, następny idzie. A tyle razy im powtarzałem... Co mówisz, Wilfredzie? Tak, oni się nigdy nie nauczą. Ten sobie przynajmniej piosenki posłuchał przed śmiercią. Znamy te imiona. Kim byli ci ludzie? To moja drużyna. Przysięgali, że mnie nigdy nie opuszczą. I patrz, dotrzymali słowa. Ten wysoki to Wilmar. Obok niego po prawej Wilfred. A ten, co się tak jąka, to Wilhelm. Dlaczego ty i twoja drużyna zostaliście w tym miejscu? Nie możemy odejść. Gdybyśmy znowu spróbowali, gigant by nas wszystkich pozabijał. Tak jak innych. Okej. To czemu go do tej pory nie zabił? Czemu gigant cię oszczędził? Moja drużyna i Syreny pomagamy mu budować okręt. Ja szyję żagle i czasem uciekam, a wtedy Syreny przylatują i przynoszą mnie tu z powrotem. A po co mu ten okręt? Gdzie chce popłynąć? A nikomu nie powiesz? Moim ludziom mogę ufać, że będą milczeć jak grób, ale ty... Nikomu nie powiem. No dobrze. Gigant chce wypłynąć tą łajbą, żeby gromić bogów podczas Ragnarok. Ostatniej bitwy przed końcem świata. A statek jest już prawie gotowy. W sumie to by nam rozwiązało pewien problem, jakby nie zabijać giganta, tylko go łajbą na szczere morze wysłać. Płyń! Mało tu zwierzyny, a widziałem, jak gigant daje ci jedzenie. Skąd je bierze? Nie wiem, nie pytam. Drużynie smakuje. Tam na ziemi leży ogryziona ręka. Co? Gdzie? Wilmar, kurwa, mać miałeś zadbać, żeby był porządek! Nie umiesz dochować żadnej tajemnicy. No, mieliśmy do wyboru, albo to, albo umrzeć z głodu. Ale wiesz, nikogo nie zmuszałem. Cała drużyna głosowała za. Czyli będziemy mieli Wendigo na karku. Ty jesteś Harald Psiagęba Jarl Undvik? Słyszałem, że zginąłeś. A wyglądamy ci na umrzyków, ja i moja drużyna? No... No właśnie. To mówisz, że wszyscy myślą, że nie żyję. Może tak jest lepiej. Szukam Hjalmara Ancreid. Podobno wybrał się tu z drużyną, żeby pokonać giganta. A tak, widziałem ich i Wilmar też. Jesteś pewien, że ci się nie przywidziało? Wilmar ma sokoli wzrok. Stali w tym samym miejscu, co ty teraz. Wszyscy wyglądali dość marnie. Rudy Leif, Folan, Vigi. Między nami mówiąc, ten chłopak ma trochę nie po kolei w głowie. No i młody Ancreid. Rozpoznali cię? Nie. I dobrze. Pamiętasz, kiedy to było? Kiedy co było? Kiedy Hjalmar Ancreid i jego ludzie tu byli. A to... nie pamiętam. Pytaj Wilhelma. Mówili, dokąd pójdą? Mówili Wilmar? A tak, mieli rozbić obóz przy starej wieży strażniczej. Łatwo ją poznać. Bo stoi pośrodku doliny i zupełnie niczego nie strzeże.
Spróbuję wrócić po ciebie, kiedy już znajdę Hjalmara. Taki jesteś pewny, że go znajdziesz? I może jeszcze całkiem sam zabijesz giganta? Oni wszyscy są tacy sami, no nie, Wilhelm? Wydaje im się, że są nieśmiertelni. Czas na mnie. Bywaj. Słuchaj, jakbyś rzeczywiście miał tu wracać, to przynieś mi ze wsi trochę solidnej dratwy. I gwoździe. Gwoździe też nam się kończą. Będziesz pamiętał? Gwoździe i dratwa. Będę pamiętał. Kurczę, mamy tyle śmieci, że może i mamy gwoździe i dratwę. Patrzcie, drużyna. Białowłosy wrócił. Z czym do nas przychodzisz? O, nie mamy jednak? Czas na mnie. No to się zawiodłem. Bywaj. W Gwinta raczej nie gra, niestety. Nie wygląda na takiego, co by grał. Posprzątałem trochę okolice w międzyczasie. Magia obróbki. A tam... te mewy, one już będą meduzy. Nie, syreny, o właśnie. Je wokół tutaj już udało się pochować i wszystkie skrzynki sprawdzić, więc możemy lecieć dalej na piechotę. No właśnie, wydaje mi się, że coś widziałem na ziemi. Ślady ciągniętych noszy. Pytanie, czy świeży ślad, czy stary, bo to nie wiem, czy z wyprawy Hjalmara, czy tego tutaj Jarla, psie, coś tam, bez S. Zresztą znów mamy kilka wskaźników. Ruiny, ale to chyba tu możemy iść nawet. Jest ogień? Obóz Hjalmara. Zostali zaatakowani. Złamany kręgosłup, jakby spadł z dużej wysokości. To chyba gigant musiał go podnieść. Gardło rozerwane pazurami. Syreny. Zostali zaskoczeni, ale odparli atak. Trzeba zbadać ślady wokół obozowiska. Dwie osoby. Nie trzymały się razem. Te ślady są starsze. Ktoś odłączył się od obozu przed atakiem. Kilkoro ludzi odciągali łódź w południowym kierunku. Łódź? Czy może ta strona? Tu jakby bliżej, trochę mniej biegania. Chociaż zazwyczaj to się kończy zupełnie inaczej. Korzy, że coś tu jakby chodziło w okolicy. W sumie to te ślady mogą się wszystkie ze sobą łączyć, ale jak już tu jesteśmy, zobaczmy grzyby z okolicy. Byle tylko na syreny nie trafić, nie, niczego to nie ma. Wracamy. O! Skrótem? Myślę, że miejsce mocy kolejne widzimy. A szkoda, przydałoby się jeszcze ich kilka. Ciekawe, jakie są tutaj opcje. Idź, ciągnięta łódź. Wyszli z obozu przed atakiem. Okej, a coś się tutaj stało? Nie wrócił, żeby pozbierać strzały. Oj, Staszek, to by mu już... Może łeb ukręcił niekoniecznie, ale nie byłby zadowolony z takiego działania. Doskonale rozumiem. Coś jeszcze tu możemy znaleźć? A, no... Wskoczył prosto do leża Neckera i go załatwił. Ludzie ze Skellige mają twardy charakter. Szedł tędy. Ciekawe, czy te wszystkie ścieżki, jakie mogliśmy obrać, spotykają się w jednym miejscu, czy jednak każda trochę inaczej prowadzi do czego innego. Wydaje mi się, że ostatnio poszliśmy za łódką. O, coś nam zginęło. Albo ktoś. Te Neckery spowolniły pościg. No dobra, ale... O nie, tędy nie ma sensu, to jest powrót. A, tu coś idzie. Możliwe, że wszystko i tak do jednego ciekawe, miejsca by doprowadziło. Ciekawe, czemu łucznik tak bardzo chciał go zamordować. O! Gigant? Trochę. Mieliśmy przynieść gwoździe i dratwę z wiochy. To nim pójdziemy szukać tam kolegi. Prochę.
Kurczę, obiecaliśmy coś zupełnie innego, ale jestem zawiedziony, że podnosiliśmy tyle śmieci, żeby nie mieć w tym wszystkim chociażby gwoździ, to trochę słabo. Zobaczymy, może coś tu znajdziemy zaraz. Gorzej jak trupa i tak będzie trzeba wrócić. Ktoś porządnie oberwał. Same prochy. Tu naprawdę nic nie ma w tej wiosce. Czyżby to była ta wieża obserwacyjna, o której tam kolega wspominał? O! Coś nam na bok poszło. Stracił tyle krwi. Na pewno daleko nie zaszedł. Zaraz będziemy na miejscu, a tu? Proszę, te dźwięki, jak się zmysł wyostrzy, takie zdradliwe potrafią być. W końcu łucznik go dopadł. A gdzie się podział łucznik? O! Masz nowy przedmiot fabularny. Aby przygotować go do użycia, umieść go w odpowiednim miejscu w panelu ekwipunku, a następnie wybierz menu szybkiego dostępu. Okej, czyli co, będziemy mogli te syreny straszyć, żeby one do nas nie podchodziły? Bełty... Jest róg. To pewnie jeden z ludzi Hjalmara. A gdzie się podział łucznik? Trole zaciągnęły go do jaskini. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Dobra. Nadchodzimy. Łucznik też był ranny. Może trole będą miały towar na handel. Najgorzej, że to nam zastąpiło pochodnie. O! Czemu są na czerwono? Zasadzka czy jak? Chyba tak. Dobra, zobaczmy, był śmienięty grom. O kurcze, jakie to twarde! Jak to, nawet na gromie? Może trzeba było ogień użyć. No dobra. Musiałem. O, tam coś jeszcze jest. No jaskini... Oj! Jaskinia taka, co byśmy ją chcieli jeszcze później dobrze zbadać. Coś się tam gotuje. Jeszcze więcej krwi. Macie tu narzędzia, bo też szukamy czegoś takiego. Najgorzej, że... Czuję się trochę tak, jakbym... zgubił się w tej okolicy. Gotujecie sobie? Ano, gotujemy, bo głodne. Hej, ty tam! No pomóż mi, woda robi się gorąca! Cicho tam! Potrzebuję tego człowieka. Nie, człowiek wygrany od Melchytha. W zagadki. I to trudne. O, dobra, no to gramy. Mamy czas. Lubicie zagadki? No to zagrajmy o tego człowieka. Jeśli wygram, zabieram go ze sobą. Jeśli przegram, skakuję do Gara. To dobre! Bardzo dobre! Niebulgota! Pierwsza zagadka. Dużo je i dużo pije. Jest duży, chodzi i bije. No myślę, że taki Mustang V8. Chodzi, bije. No na pewno zegar. Czy wieloryb, troll. Dużo je i dużo pije.
Czemu zegar by miał jeść i pić? Nie no, troll. Troll, rzecz jasna. Troll! Dobrze! Niech zada swoją zagadkę. Jestem lekki jak piórko, ale nawet troll nie wstrzyma mnie długo. Siku? Zagadka za trudna! Człowiek oszukał! Wygrałem uczciwie. Głupie zagadki. Piórko, troll trzyma, nie siku. Możesz iść? Tak. Dam sobie radę. Chodźmy stąd. Wszystko w porządku? Już nigdy w życiu nie pójdę do sauny, ale poza tym w porządku. Jak mogę ci się odwdzięczyć za uratowanie życia? Szukam Hjalmara. Hjalmara? Też jestem ciekawy, gdzie się podziewa on i cała drużyna. Coś musiało się stać, skoro nie przyszli mnie szukać po tym, jak zniknąłem w nocy. A właściwie po co ci Hjalmar? O, mamy wiele pytań do niego. Opowiedz mi o waszej wyprawie. Zaczęło się jak w najlepszych pieśniach, od porządnego sztormu. Żaglem targało jak kawałkiem szmaty. Potem, kiedy już widzieliśmy brzeg, opadły nas syreny, jakby tylko czekały. Ale pewnie wyszlibyśmy z tego jakoś, gdyby nie Sternik. Sternik popełnił błąd? Raczej jego matka, wydając go na świat. Głupiec nasłuchał się bajań, napchał do uszu wosku i nie słyszał naszych ostrzeżeń. No i wpakował nas prosto na skały. Kilku zginęło. Rannych musieliśmy ciągnąć na noszach, a syreny ciągle nie odpuszczały. Hjalmar dął w róg, ale podeszliśmy za blisko zbocza i runęła na nas lawina. Rzeczywiście mieliście pecha. I co było potem? Dotarliśmy do tego szaleńca z okrętu i w końcu rozbiliśmy obóz przy wieży strażniczej. I wyglądało na to, że na chwilę wszystko się uspokoiło. Krach przysłał mnie po Hjalmara. Na Ard Skellig będą wybierać nowego króla i wszyscy czekają na powrót młodego Ancraid. Czyli już się zaczęło. Hjalmar władcą całego Skellige. Myślisz, że się nie nadaje? Hjalmar bywa nieodpowiedzialny, uparty i nigdy nie słucha rad, ale to świetny przywódca. Przyjaźnię się z nim od dziecka, z nim i z Cerys. Cerys też się zgłosiła. Cerys? Ale ona... Ona jest przecież... No. Jest nieodrodną córką Kracha. A Krach? Poparł ją? Pozwolił jej wyruszyć na jakąś szaloną wyprawę? Nie był zachwycony. Zwłaszcza, że Cerys nic mu wcześniej nie powiedziała. Mnie też nie. A gdzie popłynęła? I kto był z nią? Na Spikerok. Sama. Sama? Psa krew! Gdyby tylko Hjalmar... Wiesz, czy już wróciła? Tak, wróciła. Poza tym udało jej się osiągnąć to, co zamierzała. Dzięki Bogom. No dobra, dlaczego ciebie nie ma i... No gigant, to chyba wiemy czemu. Dlaczego odłączyłeś się od reszty? Bo na nocnej warcie zobaczyłem, jak Egnar z Faroe kradnie Hjalmarowi róg Hornwala, którym odstraszaliśmy syreny, i wymyka się z obozu, to poszedłem za nim. Nie mam pojęcia, co mu strzeliło do tego rudego łba. 1000 razy mówiłem Hjalmarowi, żeby go nie brać ze sobą. I co, udało ci się go dogonić? Tak, w tych jaskiniach. Drań narobił takiego wrzasku, że ściągnął trolle. Myślałem, że mnie zeżrą od razu, ale najpierw wsadziły mnie do marynaty. Dziś uznały, że już czas, i jak nic byłoby po mnie, gdybyś mi nie pomógł. Czyli to nie oparzenia, no to dobrze. Wiesz, gdzie Hjalmar chciał szukać giganta?
Dowiedzieliśmy się, że ma swoje leże w jaskiniach nad wioską. Hjalmar chciał tam przeprawić się przez jezioro. Vigi pomyleniec upierał się, że jest lepsza droga przez kopalnię, ale nikt nie chciał się pchać w łapy potworom. To mi wystarczy, bywaj. Czekaj, pójdę z tobą. Na szczęście trolle nie wzięły mojego łuku na podpałkę. Dobrze, ruszajmy. Wygląda na to, że przyda nam się łucznik, ale już w kolejnym odcinku, a tymczasem... Grasz w Ginta? Dobrze znasz tę wyspę? Nigdy wcześniej tu nie byłem. Powiedzmy, że nie przepadam za klanem Tordaroch. Właściwie to nikt na Artskellig specjalnie ich nie lubi. Mówisz, że nie lubicie ludzi z Undvik, ale przecież pomogliście im po ataku giganta. A ty, kiedy ratujesz rozbitków podczas sztormu, pytasz najpierw, z jakiego są klanu? No dobrze, ale potem udzieliliście im schronienia. A teraz ruszyliście na giganta. No jasne. Odbicie Undvik to przecież najlepszy sposób, żeby się ich pozbyć, z Artskellig. A z którym klanem macie dobre stosunki? No, na pewno nie z tymi tchórzami z Brokwar. Będą ci mówić, że to nieprawda, ale 100 lat temu ich Jarl zrezygnował z bitwy tylko dlatego, że siły wroga były przeważające. Ci z Faroe to oszuści i złodzieje, wszyscy to wiedzą. Ci Urseach, Sanskellig od zawsze zadzierali nosa. Klan Lugosa Szalonego... Oni są w porządku. Myślałem, że to wasi najwięksi wrogowie. Oczywiście. Innych klanów aż tak nie szanujemy. Pięknie się dogadali. Ruszajmy. No dobra, więc wyruszymy w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle. To o co chodzi z tą kamerą? Tym bardziej musimy ruszać. Trzymajcie się. Hej, hej.